Z jakiego typu szkół jesteś? Podstawowa? Gimnazjum? Tak, jestem podstawowa. Co będziesz śpiewała? Drzwi do kariery. Skąd inspiracja? Nie wiem sama. Nie. Ktoś ci podsunął pomysł na tą piosenkę? No, bo mi się podobała, bo to jest tak, się przystosowuje ta piosenka do mojego głosu po prostu. Długo się przygotowałaś? Nie, trochę się przygotowywałam. A stres jest? Nie. Kompletnie? Kompletnie. Ja już się dużo razy stresowałam. No to powodzenia. Dziękuję. Jesteście jednym z niewielu zespołów, które występują na dzisiejszym przeglądzie. Jak się nazywacie? Nazywamy się Babel. Bardzo egzotyczna nazwa. Skąd się wzięła? Ponieważ debiutowaliśmy piosenką Wieża Babel w Centrum Kultury i Sztuki i nie wiedziano, jak nas nazwać, więc nazywano nas od piosenki. A kiedy był ten debiut? Debiut był 19 kwietnia. Od dawna istniejecie? Istniejemy w sumie od połowy miesiąca. A skąd się znacie? Znamy się wszyscy ze szkoły. Chodzimy do tej samej szkoły, gimnazjum numer 3. Przyszła nowa pani i tak się poznaliśmy. Planujecie dalsze jakieś rozwój, dalsze występy? Planujemy, ale nie wiadomo, jak to wyjdzie. Teraz niektóre osoby odchodzą, niektóre zostają i nie wiadomo, jak to, czy to się posypie, czy się utrzyma. A co jest waszym gatunkiem, waszą specjalizacją? Naszą specjalizacją? Cóż, chyba każdy ma własną tak naprawdę. Każdy dobrze odnajdzie się w muzyce i jeszcze każdy z nas oddzielnie ma jakąś pasję, której drugi się nie łapie. Wszystkie cztery śpiewacie? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z jakiego typu szkół jesteś? Podstawowej. Jestem z podstawowej szkoły numer 5 w Ciechanowie. I co będziesz śpiewał? Piosenkę pod tytułem Odcienie. Denerwujesz się? Tak, jak przed każdym występem. A długo się przygotowywałeś do tego występu? Ciągle właściwie się przygotowuję do każdego występu. Już po raz kolejny śpiewam tą piosenkę i dlatego no, przygotowuję się, nie wiem, od już kilku miesięcy tą piosenkę. No to powodzenia. Dziękuję. Z jakiego typu szkół jesteś? Zespół szkół numer 1. Co będziesz prezentowała? Piosenkę pod tytułem Na pierwszą, to ty Dody. Może się nie obrazi, jak przyjedzie, jak nie, to nie. A drugą szukaj mi, jak mnie poproszą. Skąd inspiracja? Bo lubię trochę rock, a podobno jako drugą trzeba wybrać troszeczkę inną, no to wzięłam Geppert, wolniejszą. W jury będzie siedziała gwiazda, boisz się? Boję się, bo już się widziałam. I? No i wrażenie, o, Lekicy miała takie jak ja. No to... Mam nadzieję, że będę miała autograf. No to miłego występu. Dzięki.